gdybym musiał wskazać część, która jest najważniejsza, to prolog, tak. Bo on jakby stanowi źródło, z którego te wszystkie inne części czerpią i w pewnym sensie materiał muzyczny i w pewnym sensie całą dramaturgię i formę. W związku z czym, jeżeli nie byłoby tego źródła, nie byłoby całej rzeki i całego potoku. Także chyba prolog, tak. Jeżeli chodzi o najtrudniejszą część, to wydaje mi się, że jest to część czwarta, czyli modulacja. A moja ulubiona część, to jest dobre pytanie, wydaje mi się, że jednak byłaby to któraś z tych kameralnych części, czyli albo period, albo partiels. Period i w całym cyklu, i jako kompozycja, moim zdaniem, jakby dotyka właśnie przede wszystkim tego aspektu okresowości, tego aspektu wdechów, wydechów, odpoczynku. Natomiast partiels jest poruszonych trochę więcej problemów i jest to utwór bardziej złożony, bardziej kompletny, czyli partiels. Taki ulubiony moment to jest oczywiście dla mnie kulminacja w Transitua w ostatniej części, jak rzeczywiście ten cały skład 80 ludzi zbiera się i tworzy tą kulminację. To jest rzeczywiście taki moment, gdzie na próbach też miałem problem, bo tak mnie to podniecało, że przestawałem liczyć takty i się lubiłem później, bo tam trzymałem jakiś ten dźwięk, także w ten sposób.